tutaj w Krapkowicach poproszono mnie o przygotowanie serii wykładów na temat małżeństwa. Here in Krapkowice I was requested to... Mów w tamtą stronę. Here in Krapkowice I was requested to give a teaching about marriage. W dzisiejszym świecie różni ludzie wypowiadają się na ten temat, jak powinno małżeństwo wyglądać. Istnieją różne modele małżeństwa, różne teorie na ten temat. Today different people say different things about marriage. There are different models they say different things how marriage should look like. W tym całym bałaganie, w tym całym szumie informacyjnym musimy wiedzieć, czego się mamy trzymać. In this whole mess of information we have to know which way to go. Dla nas jako dla chrześcijan jedynym natchnionym autorytetem jest Pismo Święte. For us Christians the only authority is the Bible, the Scriptures. W związku z tym moje nauczania będą oparte o Pismo Święte. In light of this my teaching will be from the Bible. Ja przygotowałem tych wykładów 16, więc możecie się spodziewać tego tematu prowadzonego przez półtora roku, myślę. I prepared 16 teachings, so you know that it will last for 1.5 year. Dobrze. Pierwszy wykład nazywa się Geneza małżeństwa. The first teaching is the from where the marriage came about. Tak. I wiemy, że małżeństwo nie jest czymś, co byłoby jakąś modą naszych czasów, tylko jest to coś, co istnieje praktycznie, co istnieje od początku i coś, co będzie istniało aż do końca. Marriage is not a model in our society now, but a thing which was from the beginning and which will be to the end. Jeśli otworzymy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, 26 do 30 rozdziału, to możemy tam przeczytać takie słowa. If we open the Gospel of Luke, Łukasz 17, masz na slajdzie. Luke 17, 26 to 30. Pan Jezus wypowiada się w taki sposób. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. W dniu, kiedy Lot wszedł do Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Widzimy, że zawieranie małżeństw jest wymienione jako jedna z tych rzeczy, które będą miały miejsce aż do końca. We see that marriage is one of the things which will be to the end. Ludzie w jakiś dziwny sposób pragną tego. People somehow long for. I do końca nawet nie wiedzą dlaczego. Nawet ci ludzie, którzy mieli jakiś zły model swojego małżeństwa, swoich rodziców, i tak wychodzą za mąż i tak się żenią.
long for marriage, even people who had bad mothers from their parents, they also get married. Zdjęcie za mną to jest zdjęcie z albumu Zielińskich, który jest w internecie ogólnie dostępny. To jest przedwojenna uroczystość ślubna. This picture is from the gallery of Zieliński. Powiedz, że jest przed wojną. And it's before the Second War. Yes. Second War. Dzisiaj może pary wyglądają odrobinkę inaczej, ale tak naprawdę zarówno symbolika, jak i wszystko to, co łączy się z małżeństwem, pozostaje na przestrzeni wieków niezmienione. Today marriage couples look different, but all the things in marriage are the same. Zwróćmy też uwagę, że małżeństwo, chociaż ludzi do małżeństwa naturalnie ciągnie, chociaż ludzie do małżeństwa mają takie naturalne pragnienie, to jednak małżeństwo nie jest wymysłem ludzkim. Nie ludzie je wymyślili. We have to see that although people long for marriage, it didn't come from human marriage. Wiemy, że małżeństwo wymyślił Bóg. Na tym zdjęciu to jestem ja i moja żona. God made marriage, and on this picture it's me and my wife. Okej. Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, tam gdzie właśnie to miejsce, w którym właśnie Pan Bóg wymyśla małżeństwo. Drugi rozdział, wersety 18-24. Let's see Genesis, second chapter. Chapter from 18-24. Genesis? Genesis. First book of Moses. Yes, yes, dobrze. First Moses. I od razu w pierwszym zdaniu mamy to, że rzekł Bóg. In the first sentence we see that God said. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. To jest spostrzeżenie Boga. It's not good for a human to be alone. And this is something what God said. I następnie mamy Boży pomysł. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. And then God says that I will make a helper for him. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczył, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu, ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił miejsce to ciałem. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Te wersety są podstawą małżeństw chrześcijańskich. These verses are the ground of the marriage. Okej. Dobrze. Pierwsza rzecz, musielibyśmy się zastanowić, co to znaczy odpowiednia pomoc. Czy chodzi może o pomoc domową? First thing we have to see
whether it's house help. Czy chodzi o to, że ta odpowiedniość tej pomocy polega na tym, że kobieta została stworzona po to, aby umieć odpowiednio myć podłogę na przykład? Is it that she was a helper to clean the floors? No i moja odpowiedź jest taka, że to raczej nie o to chodzi, chociaż oczywiście to nie znaczy, że kobiety tych rzeczy nie robią. O, tak to powiem. Czyli co, będzie tłumaczył na arabski? Tak, tak. Dobrze. Chcemy cię przyjąć. Nie schodzisz trochę. Nie ma sprawy. Zamrza. Proszę. Także będziemy mieli tłumaczenie wprost na arabski. W Świętochłowicach tego nie mamy. Jeśli chcesz, proszę przedstaw się. Jestem Sejf. Mieszkam tu w Krakowie od kilkanaście lat, jeszcze parę lat. Ana jest mi Said, ana Palestyny z Lubna. Ana zakon na Belmedyny, sali tam na Alfinsy. Pracuję, ona działuje, mam dwa dzieci. Talabu mnie pomocy, ona dla tłumaczenia. Pójdzie to tłumaczenie. شرفنا يا ريت حضرت حالك اول ما جيت كنا ما انا يعني هن سالوني ما يعني هيك عشان انا مسلم وانا شغلي يعني مسيحيه ما حبوش ان يعني اكون ان اتضايق او شيء فسالوني كله بعض كله يعني كله واحد ساعه او شيء في عندك مشكله لا انا اوكي اي اسك يو هاف بروبلم فور يو تو هي از مسلم هي سي نو اند وي ار سم نو problem. Opowiedziałeś krótko, co powiedziałem do tej pory, jeśli mogę prosić? Tak, to już bez problemu. Tak? Dobra. To jest o tym, co 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 jest o tym, شو بتفكروا انتو؟ هاي يعني المساعدة بالبيت ولا المساعدة بشو؟ شو المناسبة المساعدة اللي مناسب انه ساعدوا انسان تاني او شيء؟ Co to znaczy więc pomoc odpowiednia? Zastanówmy się nad tym, dlatego że to słowo po hebrajsku ezer oznacza pomoc, ratunek, wspomożenie, pomocnika. Bóg często określany jest tym słowem. Musaady bil lugha al ibraniyya انه هذا هو الانسان هو مش هو اللي بيساعد الله اللي بيساعد بس يعني الله اللي بيبعث الانسان انه يساعد الانسان الثاني. Na przykład w psalmie 121, który być może na pamięć znamy. Oczy swoje wznoszę ku górze, skąd nadejdzie mi pomoc, to jest to słowo. Pomoc moja jest od Pana. Tu również pomoc to jest to słowo ecer. Kelmet ecer, aj, musaady, musaady min fuq, min inda ar-rab, mish musaady l-insan. مش اسمه لانه هاي مكتوب يعني ايات شو اسمه شغلات كثير مش حاضر يعني ترجمه كلها بالضبط بالانجيل كتاب مقدس ايه كتاب مقدس Tak więc to nie może być jedynie pomoc do jakiejś czynności. To słowo oznacza coś więcej niż jedynie pomoc do robienia czegoś.
مساعدة ما بنقدر يعني نعتبرها إنه مساعدة إنه نسوي شيء وخلص إنه هاي المساعدة، لازم يعني تطلب منا شغلات أكثر، إنه الواحد يضحي أكثر من عنده من نفسه. Więc zachodzi proste pytanie, w czym kobieta ma być odpowiednią pomocą, wsparciem czy ratunkiem dla swojego męża? Ona bierze u nas pytanie, kif el mara tقدر تساعد جوزها مساعده مناسبه. I ponieważ nie mamy tego powiedziane w Piśmie Świętym jednoznacznie, więc moja odpowiedź brzmi, że we wszystkim. لانه ما فيش بالكتاب المقدس شغله مثل هيك مكتوبه حتى المره تتايد فيها. فهنا الشاب هنا بفكر انه بكل شيء انه المره تساعد زوجها تكون يعني ايد العون لزوجها بكل شيء. I to jest pierwsze nauczanie, które możemy z Pisma Świętego wyciągnąć, że Bóg stworzył kobietę jako odpowiednią pomoc dla mężczyzny. Teraz zastanówmy się nad tym, co z tego wynika dla panien i kawalerów. Hay awwal shaghle bnaqdar nakhudha min al-kitab al-muqaddas inno al-mara ta'id zawjha w lanno al-mara khalaha min dal' ma ar-rajul. Teraz was proszę o głos. Jak myślicie, co wynika z tego dla panien i kawalerów, którzy chcą wstąpić w związek małżeński, że kobieta stworzona jest jako odpowiednia pomoc dla swojego, dla swojego przyszłego męża? Czy on to podfakro, no, lecz mara mchlua na ca'id, tadym musa'ady, yani dla żołza. ليش المرة لازم تقدم مساعدة لجوزها؟ عشان شو؟ O. Tak, to jest dobra odpowiedź. Tak, to jest pierwsza najprostsza, to jest pierwszy prosty najprostszy wniosek. الرب خلق المرأة وخلق الزلمة. يعني ليش سواها انه المرأة تكون مساعدة للزلمة؟ Tak, to jest pierwszy najprostszy wniosek, że mąż musi szukać, przyszły mąż musi szukać żony. Jawab, عشان انه Zalami lazim idawur ala mara idziawasa. Tak, ponieważ ona ma być pomocą dla niego, więc on musi znaleźć odpowiednią pomoc. Lanno lazim hiyi kun musa'id la ilo, bo hu lazim ila il mara al munasbe la ilo. W dzisiejszych czasach często panny nie mające mężów przymuszane są, nakłaniane są do wymyślenia sobie jakiejś drogi dla siebie. بالوقت الحاضر البنت اللي ما عندها جوز są مجبرين ان يفكروا بطريق ان تختار طريق لها تسوي شيء لها هيك لحالها يعني بدون جوز. Prawda jest taka, że panna ma przygotować się do tego, aby podążać za swoim przyszłym mężem. الحقيقة انه البنت لازم تحضر حالها وتمشي بطريق حتى انه تلاقي الجوز المناسب لها. Tak jest. Cokolwiek powiedział. Ja tłumaczę słowa honoru, tłumaczę nic nie przykre, tego przykręta. Okej. A co wynika, tak? Ana bishgla, ja mish hala bishgla bishwaj, ana tol wajt, ana a'ad wajt. Czyli tak, powiedzieliśmy na razie, że to mężczyzna powinien poszukiwać przyszłej żony. Czy powinien mieć jakieś kryteria? Halijan, li addamu kullu li haka, no zalami lazim dawar ala mara munasbe la ilo. Shu shuruti lazim tuwaffirha al mara hatta kun munasbe la
Czy może jedynym kryterium jest to, że ona jest ładna? Czy jest to jedyne, że jest ładna? Wallah, szło. نعم właśnie nie żeby uwielbiała Boga. Tak, ale to jest nauka, która wynika nam z Nowego Testamentu, a z tego czy na podstawie tego tekstu, na podstawie tego nauczania, że ma to być odpowiednia pomoc dla mnie. Czy wynika jakaś wskazówka w tym, jakiej powinienem szukać żony, będąc kawalerem? Kaszab azab. Co lazim ikun indi, inni adawar ala mara? Co lazim szuruty la offerha ana la mara? Masary byt. Co powiedział? Imię. Przetłumaczyć. Chodzi tutaj o... Suria. Won makan. هيك البنت اللي بتطلع يعني عندها تتزوج من أمك بحيث إنه يكون مأمن حاله عنده يقدر شيء يعيشه فيه. نعم. Dziewczyna jak wyjdzie za mąż, to ona oczekuje od męża, on musi zapewnić jej przyszłość, mieszkanie, szacunek dla niej, żeby nie była po prostu odnudziona w jakiś sposób, była oszanowana kobieta, to wymagane od mężczyzn. Zgadza się. Natomiast chciałbym raczej zapytać, w jaki sposób mężczyzna ma poszukiwać żony. To jest ta różnica. Ja wiem, jakie są wymagania kobiet, o tym będziemy mówić jeszcze, ale teraz chciałbym jeszcze wrócić do stanowiska mężczyzn, co też mężczyzna powinien... Co powinien sobie myśleć? Wiemy, że powinna być wierząca, to wiemy z Nowego Testamentu, tak? Ale według tego, że powinna być to odpowiednia pomoc. Na co powinien uwagę zwrócić? Leży Aszu z zalami lazem, jutalla, عند البنت شو عنده يعني مش عارف مش أنا عشو يعني لازم أول شيء يختار شيء بنت يعني عشو لا عشو بده يطلع عيبة Przede wszystkim musi zobaczyć na jej serce. Aha. Wiecie, nie ma nic bardziej podstępnego niż serce człowieka, powiada pismo. Alb insan buchun ktir. لا نيكو ده هاي شو اسمه مزحة يعني أنا قصدي إنه بيطلع حلبة إنه هي شو علاقتها بينها وبين بس منشزنا باتي نكو بيت أنا سيرسي كو بيت يكي استسونك ما دو بوغا تاك تاك I ta, i ten stosunek do Boga to jest, to, to jest słuszne. Ten stosunek do Boga musi się w jakiś sposób wyrażać. Jeśli on się wyraża tylko w słowach, to jest to dalece niewystarczające. Ale اذا يعني زلمه عم يطلع على طلع على قلب المراه شو علاقتها بالرب يعني ما بكفي انه البنت تحكي كلام طيب تصلي لازم يعني تساوي شغلات انها تثبت انها قلبها طاهر ضحي تقول ضحي Kiedy czasami przychodzą do mnie młodzi mężczyźni i pytają mnie, gdzie mają szukać swoich przyszłych żon, to najczęściej odpowiadam im, że poszukiwali tam, gdzie prowadzona jest służba chrześcijańska. Lama idzie do niego, szabab azabili, pytają, gdzie idą na mara al-munasibę, w jakim makam. Żeby były to kobiety, które są zaangażowane. يعني بقول لهم انه
يدوروا على المرأة اللي لها علاقة قريبة من الرب. Który pragną służyć Panu. اللي بدهم يخدموا الرب يخدموا الديانة مش إنه شغلات الحفلات والديسكو والملاهي والشرب والخمر وهيك شغلات. Chyba że sam ty mężczyzno nie chcesz iść za Bogiem. Jeśli zalem بدوش يروح ورا الرب بلاقي له اي واحد من الشارع وبتجوزني. Ponieważ ma to być odpowiednia pomoc dla twojej drogi, więc musi być ona odpowiednia przede wszystkim w duchowy sposób. لان البنت المرأة لازم تكون مساعدة مناسبة لجوزها فلازم يختارها بطريق مناسب يعني مش انه من الشارع يخذها ومن شيء هيك محل او هيك شغلات. We have the Bible. One Peter. Nie rozumiem. One Peter. Chapter 3. Pierwszy Piotra. Trzeci rozdział. Trzeci rozdział, tak? The first. Pierwszy. 1 Peter 3. Podobnie i wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Tak więc nawet to nauczanie w Nowym Testamencie, z którego chrześcijanie słuszny wniosek wyciągają, że nie powinniśmy chodzić w nierównym jarzmie z niewiernymi, czyli nie powinni się chrześcijanie żenić z niechrześcijankami, wynika wprost z tego nauczania z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Mesjach nie musiał być żołnierzem غير مسيحي. ما بقدر يتجوز من شان واحدة تانية غير ديانة تانية. وكمان والمسيحية نفس الشيء ما بتقدر تتجوز من واحدة. أنا بالنسبة لي عادية. آخر مسيحية. Tak więc mężczyzna powinien poszukać sobie żony, która będzie odpowiednia w stosunku do celu jego chrześcijańskiej służby. Zalami lazim yetjawaz min wahde kun musa'ada munasabe hatta twaslo yani hatta tsa'adu bi ma'rifa at-tariq. Bi ma'rifa at-tariq lil rabb. Często chrześcijanie nauczani są, jakoby istniał tylko jeden warunek odnośnie chrześcijańskiego małżeństwa, mianowicie byleby to była kobieta w Panu, co w praktyce sprowadza się często do tego, byleby była z chrześcijańskiego zboru, co w praktyce prowadzi często do katastrofy. Jeszcze raz, bo... Dobra. Może po zdaniu, tak. Często to nauczanie, żeby nie żenić się z kobietami, które nie są chrześcijanami, chrześcijanie nie żenili się z kobietami, które nie są chrześcijankami, sprowadza się tylko do tego jednego warunku, że to nie ma być, że to ma być chrześcijanka. No ten mały to laka bosiany. Zalem już lazem działać min binet gher mesiha. Lazem kum mesihaj. Mesiha lazem działać bez min mesihaj. Z kolei ten warunek redukuje się do tego, żeby była to najlepiej kobieta ze zboru chrześcijańskiego. Zbór chrześcijański, kościół. Lazem yani jawaz min al mara elli min shu ismu min al kanisa bkun. I to prowadzi do wielu nieszczęść. Z tego powodu, że mężczyźni wybierają niewłaściwe kobiety w stosunku do celu, do którego zamierzają iść w swojej chrześcijańskiej służbie. مش مسيحية أو من وحدة مش مناسبة لإله اللي توصلوا
خدمة الرب فأمراض بتوصل يعني مشغلات من مشاكل كتير. Tak więc to, żeby ona była chrześcijanką, to jest warunek niezbędny, ale nie jest on wystarczający. الشرط الوحيد انك تكون مسيحية بس ما بكفي. A co z tego wynika dla... Bo to chodzi o że nie można być tylko chrześcijanką z nazwy. Tak. Bo to nie może to tak być. Można to przetłumaczyć, że nie może być jedynie chrześcijanką z nazwy. Właśnie im powiedziałem. Dobrze. Myślę, że ma być kafe na kum bez mesyhiyy bil ism, bil hawiyy, ana mesyhiyy. Lazem tychdym rabba, tychdym kanisy, a ta kum munazwy. A co z tego wynika dla mężów i żon, dla tych, którzy już są w związku? Bo to też jest nauka dla nich. Jeszcze raz. Co wynika z tego, że kobieta ma być odpowiednią pomocą dla swojego męża, dla tych osób, które już są w związku małżeńskim? Co natyżę, że kobieta musaada munasby dla zawodza, بالنسبة للناس اللي صاروا متزوجين. Zakłócenia. Jak myślicie? Że ja muszę się starać, żeby mój mąż, żeby go wspierać w tym, co... Albo wiecie nawet, jaki ma cel w życiu, nie? O! Żeby wiedzieć, jaki mój mąż ma cel w życiu i w tym starać się go wspierać. To jest bardzo dobra odpowiedź. Lazim mara ta'rif shu al-hadaf ta' zawjha hatta taqdar tsa'ta. To jest bardzo dobra odpowiedź, ale to jest również odpowiedź dla mężów, żeby jego żona wiedziała, jaki on ma cel. Żeby on jej to w jakiś sposób zechciał. Lazim zawjha يقول له شو الهدف تاعه حتى تقدر تساعده يعني هي لحالها انها تفكر شو الهدف تاع زوجها ما لازم زوجها يشرح لها شو الهدف تاعه tak możesz czyli pierwsze przykazanie dla mężczyzn że mąż musi rozmawiać ze swoją żoną tak tak to jest jedno z przykazań dla mężczyzn które wynika z tego tekstu jak najbardziej. Czy możemy przejść dalej? Dobrze. Teraz tak, kolejne ciekawe słowo, które tam występuje, to jest słowo żebro. Że Bóg wyjął jedno z żeber i miejsce to wypełnił ciałem. Cóż też znaczy to żebro? Ja to sprawdziłem w słowniku języka hebrajskiego i ono oznacza na przykład fragment komnaty świątyni, albo oznacza na przykład grzbiet góry, albo skrzydło drzwi, albo bok Arki Noego, też nazwany jest tym samym słowem. To nie chodzi o to, że to była jakaś mała część. Te słowo oznacza coś więcej. بالنسبه للضلع الرب اللي شاله من جسم ادم شو هو هذا الضلع مش انه الواحد يعتبرها انه هذا الضلع من شو اسمه هذا شقفه شغله صغيره هاي ممكن تكون جنب مثلا من حسب المكتوب هنا جنب مثلا مثل قارب نوئيغو قارب هذا شو اسمه هذا مسار صيادان نوح او مثلا شقفة باب أو هيك يعني هاي حسب الترجمة العبرانية هيك. Jeśli więc pytanie tutaj takie mam, jeśli więc żebro może oznaczać cały bok, to jak można funkcjonować bez niego? إذا جبر معنى إنه جنب كامل كيف ممكن الواحد pisało się budynku. I znowu to samo pytanie mamy. Co z tego wynika dla panien i kawalerów? Ona pisze na sual. Co بالنسبه ل العزبيين للزلمه او للمراه. Bo tak naprawdę
mój wniosek z tego tekstu jest taki, że mężczyzna i kobieta w małżeństwie w jakiś sposób uzupełniają się, tworząc pewną, pewną całość. النتيجة من هذا أن الزلمة والمرأة بيكملوا بعض. بصير يعني إيد واحدة يعني بيكملوا بعض. المرأة بتكمل لزوجها وزوجها بيكمل المرأة. Dla mnie jest taki wniosek, że jeśli mężczyzna albo kobieta jest bez tej drugiej połowy, to jest niepełny. Tak, tak. I taki jest najprostszy wniosek, że jeśli że mężczyzna staje się w pełni mężczyzną przy kobiecie, a kobieta staje się w pełni kobietą przy mężczyźnie. Na tydzień, no, zalem bysir, zalem i kamil, bżam maratu, wal mara bysir mara kamli, bżam żosa. Haj na tydzień, tyl muhadar rachet. A co z tego wynika dla żon i mężów? Szul, ja miałby na tydzień, to dla mutazałużin. شو النتيجة؟ شو النتيجة هذا شو اسمه؟ إنه الزلم لازم يكمل لمرته ومرته لازم يكمل يكون يعني جزء لا يكمل لزوجها. هلا بدو جواب؟ إيه هلا فيك تقول إنه نحن بنعطيه جواب من أفسس خمسة. ياك؟ نقرا له جواب من رسالة لأفسس خمسة. أفسس من إنجلش؟ بيج، أفسس بيج. أفسس بيج؟ 5؟ 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 O tym będziemy mówić, ale na następnych wykładach. Dla mnie wniosek jest jeszcze taki, jeśli pozwolicie, bo czas niemiłosiernie idzie. Dla mnie jest jeszcze wniosek taki, dla panien i dla kawalerów, żeby starać się, żeby ta panna starała się być znalezioną przez takiego mężczyzny, który nie będzie ją bolał. I żeby on znalazł taką żonę, która nie będzie jego bolała w tym związku. Bo Bóg może boleć, tak? Na tydzie, no, mara lazem tlaje zalamy, no, ma jisir, czani jisir, anda jisabib la waza, bijamba, bialba, u zalamy na coś, jani, da el mara, no, ma jisabib la ija waza, jani, bież. جنبه أو بعنده أو إيش يعني لازم ببرز لازم عنه الزلمة والمرأة يكملوا بعض. يريحوا. كان راحة نفسية أو راحة قلبية أو إنه ما يصيرش مشاكل أو المرأة تدمر جوزها أو جوزها أو الزلمة يدمر مرته. يعني احترام بين المرأة والزلمة يكون. وهذا بعد. شمك. جبر شيء يبني على لبس. أوه. الطلع ما بتغيرش لطلع احسن منه. طلع هو طلع يعني انه الزلم يطلع مرته ويدور على واحدة تانية كمان ما يكونش متاكد انه حيكون احسن من مرته الاولانيه والمره نفس الشيء يعني تروح تدور على جوز تاني تفكر انه تطلع من جوزها وتدور على جوز تاني تفكر انه هذا احسن من جوز الاول ما هي مش ممكن. Dobrze. Jest, nie, praktycznie jest już koniec. Popatrzcie na werset 22 do 23. Pan Bóg, po czym Pan Bóg z żebra, który wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta jest dopiero kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ta będzie się nazywała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. W naszym przekładzie jest to całkowicie, w przekładzie polskim jest to całkowicie niezrozumiały werset. Dlaczego ma się nazywać niewiastą? I uzasadnieniem do tego jest, że z mężczyzny została wzięta. Sama końcówka. Tak. Dlaczego jest takie uzasadnienie?
Nie wiem, jak jest po arabsku. Rob. Ralek Jan, no? نعم راها انا وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امرأة وحضرها الى ادم فقال ادم هذه الان عظم من عظامي ولحم ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لانها من امرأة مغزلة Otóż okazuje się, że Biblia, że inny przekład oddaje, że nazywa się mężatką, ponieważ została wzięta z męża. Natomiast stare polskie przekłady mają tak, że ta zwać się będzie mężyną, ponieważ z męża została wzięta. Albo Biblia Poznańska mówi mężową. Ten wyraz, który jest oddany jako niewiasta, oznacza po prostu pochodzenie z męża. Możesz samą tą końcówkę, że wyraz oznaczający kobietę oznacza pochodzenie od męża. Jak? Wyraz oznaczający kobietę tak naprawdę oznacza pochodzenie od męża. Kelmet mara, mara. Ma'naha inno... معناها انه هاي من الزلمه من عمري اها rozumiem to rozumieją to dobrze i wreszcie ostatni fragment który jest cytowany w bardzo bardzo wielu miejscach opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem Ten tekst w Nowym Testamencie występuje kilkakrotnie i na przykład w liście w Ewangelii Mateusza Pan Jezus uzasadnia tym wersetem nierozerwalność małżeństwa. Tak, przetłumacz tylko, że werset ten 2.24 występuje kilka razy w Nowym Testamencie i w pierwszym przypadku Pan Jezus mówiąc uzasadnia tym wersetem nierozerwalność małżeństwa. To jest mój werset. Nie, 24. Genesis 2:24. Genesis? Przemek, może ty co? Bo ja nie. Chodzi o to, że ten werset z pierwszej księgi Mojżeszowej występuje kilkakrotnie w Nowym Testamencie. I w pierwszym wystąpieniu tego wersetu Pan Jezus tym wersetem dowodzi nierozerwalności małżeństwa. Ponieważ się kończy czas, więc ja już nie omówię tych wszystkich wersetów, ale chciałbym żebyście przeczytali w domowym zaciszu i spokojnie chcieli zrozumieć, że całość, tak naprawdę całość nauczania Nowego Testamentu o małżeństwie opiera się właśnie na tym tekście z Księgi Genesis. Przetłumacz. The whole of the teaching, all of the Bible teaching on marriage is from the verse in Genesis. Bazuje na tym wersecie z Genesis. To już jest ostatni
To już jest ostatni slajd, więc się nie denerwujcie. Co dali sobie wzajemnie Adam i Ewa? Co Adam dał Ewie? Co Adam ata Ewa, co Ewa ata Adam? Ewa Hawa. Ewa dała Adamowi jabłko. Ale to było później. Ewa daje Adamowi oparcie i pomoc we wszystkim. Hawa atat Adam musa'ade bukulsi. A Adam daje Ewie tożsamość. Ona wie, dokąd ma iść. Adam, ata Hawa, mثل ما بقول لك يعني الجنسيه والطريق اللي وين كيف تروحها. Tak jest. Dlatego do dziś i być tak powinno, przynajmniej w naszej kulturze kobieta przyjmuje nazwisko męża. عشان هيك في الوقت الحاضر المرأة تاخذ اسم جوزها. Ponieważ ona teraz idzie za nim, jego wspiera, ona gra w jego drużynie. To jest wszystko. Dziękuję wam za uwagę.